I to was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Konrad Owic, a dzisiaj kontynuujemy naszą serię, znaczy odcinek kolejny z cyklu Dramat Policja. To tak nagrywam sobie po 3, po 4 czasy. Naprawdę mi się podoba ta gra i się miło gra. A ja mam wszystkie te noże i łomy, co miałem tutaj zostawić przy sobie. Jeden łom zostawię, bo ta gazrurka już jest na wykończeniu. No noże. Bo odłożymy. I jedną dziesiątkę w sumie. A nie mogę sobie tu dosztukować? Nie. A ja tu jeszcze kawy mam. A dobra. Tak zrobimy. Okej. Okay. Jechałeś, panu, jechałeś. No i tam. Chcesz pan pohandlować? O, panie, kawy. Jak miło. To już wszystko kawa? No i papier toaletowy. No jak mi miło. Chociaż trochę się wyprzytłem. Łączę alkohol, masz pan broni, ale papierosy, tak. No ja biorę. Amunicji pan nie chcesz? Nie? Ja bym panu obchnął, ale po tym dokumenty, proszę. I żeby nie było za przyjemnie. Mieście 5, panie. W regulacjach wjazdowych się pan nie mieścisz. Nieraz dług? Całkiem możliwe, że nieraz dług to jest. Nieraz dług? Nie ja. A co? 480 Roman Zacharów. Aha, jeszcze sobie sprawdzimy. Nasz akaristański kolory. Wszystko w porządku, dwie świnie. T6 i ANGCZ3. Ważność pan ma. NX01602L, nie. Świnie pośladki machają. No dobrze, panie, i tak pan nie wiedziesz, ale... O, dokumenty masz pan w porządku. Muszę tylko panu wpisać jeszcze opony, nie? Opona jedna. Z tyłu wszystko w porządku. Druga opona. Sterko pan masz, wybita szyba razy dwa. Jest wszystko w porządku. Dobrze, dziękuję bardzo i widzimy się, jak pan wydorośleje o 5 lat, albo się zmienił wymagania co do wjazdu. Kolejny, proszę. I tam masa 770, chyba pan nie przekroczył. Czego tam nie zaznaczyłem? A, jednego braku lusterek. Super. No już pan masz poniżej. Mikros 26D 990, no wszystko się zgadza. Już tu jesteśmy, do przeokazji sobie sprawdzimy. To ja nie wiem, na jakiej bazie to się trzeba patrzeć. Ja nie wiem, że coś się nie będzie zgadzać. Imię i nazwisko też się nie zgadza. Data ważności... To się zgadza. Numerki też się zgadzają. Pan z wąsem i w okularach? Ten, pan z wąsem i w okularach. Obo 4665AS. No dobrze, i tak pan nie wiedziesz, ale ja sobie tu jeszcze muszę się przyjrzeć z lekka. 3 bagażu? 5 bagażu. Czy tu pan pewnie masz? Tak, tu masz pan. Magasz.
No dobrze, panie. Tu pan masz oponki w porządku, szybki w porządku, światełka w porządku, lustereczko jest. Tymczasem drugie lustereczko też jest na końcu stan idealny. Handlować pan nie chcesz, nie? No widzę, nie? Jak to nie? Jak to nie? Jak tak? Kolejny. I tam. A zapomniałem panie wagę wcisnąć. Jest. Dokument. Oczywiście, że konieczny. A moje przebadanie pana samochodu zaraz będzie. To nie jest warilla 4x4. Numery się zgadzają. Ważności też. No i pan mi się nie zgadza coś. No dobra. Mniejsza z tym. Typ pojazdu jest inny. Waga 1340. NVB 9359V. Matek. Numer rejestracyjny też masz pan zły. To chyba to jednak nie będzie pan przemytnik, więc no... Musimy sprawdzić... Alwarak. No właśnie. W bagażu niby pan 4 wiedziesz? Oczywiście, każdy tak gada. A wjeździsz pan 5 w bagażu. To teraz? To teraz? Atajus, jem rachowy! Oczywiście, każdy tak gada. A już się przyzwyczaił. Nawet się pan przywitał z panem. Witajcie, powiedział. Wiedziałem, co tutaj się święci, ale... Ten pan jest od silnika, wiesz pan co? Poryczę. A pan łom. Akurat tam nic nie było. Ale za to tutaj jest. Witamy. Dziękuję panu bardzo, dzięki panu mam pracę. Dzięki takim jak pan. No może nie dzięki konkretnie panu, ale dzięki takim jak pan. Oczywiście pracę mam. A czekaj pan. No tutaj duże rzeczy się dzieją, nie? I przy okazji, jak już tutaj jestem, to ja tu kawę swoją zostawię. Może jak po nas ktoś będzie chciał pić kawę kupić, no. Ale mam ładny nóż. Więc to opona to się na raz powinna poddawać. No dobra, w samochodzie chyba już nic nie ma. No tu może być. Tutaj nic nie ma. Okej, dziękuję panu bardzo. Może pan oczyścić. Tylko 160, a gdzie jeszcze była? Od sufitka, a tam się nie spojrzałem. No zgadza się. Chciałem odnieść ten alkohol do samochodu. No, to już pełno.
Dobra. To mamy załatwione. I tam pięć, nie? Kolejnego zapraszam. Proszę nie uciekać. No ja, bo ja tego magazynu to w ogóle nie ulepszam. 1480. Meno paniczka rabocze, jacz partyjne mestie. A ja madre kontroluję to na żywatko. Propszać, meno awaju. A, nie tak łatwo. Nie dość, że pan do zdjęcia niepodobny. Tak, panie, zdjęcie jest złe. I pojazdu jest zły. Pani akurat jest dobra. Andrzej Wysocki. Stary to jest. Agaristan. Właśnie. Bardzo źle. Bardzo źle. Nie mogę pieczątki sprawdzić. Numer rejestracyjny. Źle. Więc pan to nie wiedziesz, nie? Dobrze, sprawdźmy. Światła w porządku, szyby w porządku. Pony w porządku. Matwa w porządku, zderzać jest to pana w porządku. Sterka też w porządku. Rosów pan nie chce, szykawy też nie, wory ziemniaków broni. Panie, powiem tak, do widzenia. Ona ja nie ta pot. O, co za dzień. Pan nie zwala winy na dzień. I dobry wieczór. Snego Dajnara. Ojej, a co to są za kolory, panie RK? Królestwo RK. Tego to jak mądrze nie widziałem jeszcze. Arilla 4x4, no zgadza się. Masa? Zgadza się. Elis Karabaev. Elis Karabaev. Ale te dwie. Dokument się zgadza. Ten jest ważny i ten też jest ważny. Pan z wąsem się zgadza. Numer rejestracyjny też się zgadza. Ale ty ładnie widzę przymocowany, nawet z rurami. Nie no, panie. Żyć nie umierać. A już chciałem żyć nie umierać. Już chciałem powiedzieć żyć nie umierać. Panie. Już tak ładnie nam szło. Damala. No i dlaczego? Jeszcze pan nie wiesz dlaczego. Witamy. Pan ma plan ucieczki? Nie. Już to gdzieś słyszałem. Każdy ten gada. No i to jeszcze ile tego tu pan masz? Gdzie one wyleciały, a to... Pięknie. Raz tu pięknie. Tyle fałszywych pieniędzy. To jest super. Ja mu pootwieruję schowki, on tu wszędzie wszystko poukrywał, gdzie indziej.
Weź pan wyładuj te kible, może tu w kiblu też coś ukrono właśnie. Się nie zdziwił? Po nie akurat nic. Tej też nic, ale za to tu jest. Właśnie. Pięknie. Tej. Cisza. Tej. Też cisza. Nie no, to już mi się wydaje, że jest święty spokój z tym samochodem. Kontrabandy pełno. Do widzenia, wyczyśpam. Jeszcze nie wszystko? W silniku i pod deską rozdzielczym. No dobra, jeszcze z tym. Bijemy tych dwóch więźniów? Nie, nie ma sensu. Kontrabandy znowu się zebrało pełno. Trzeba było jechać. Już mi się może czasem nie zmieścić z kolejnego dnia. No cóż, jedziemy, jedziemy. Tym razem tylko na bazę policji, to nie trzeba przez całą mapę przejechać. Już tyle dobrego. Hmm? 80, no normalnie już niedługo to mi się to nie będzie opłacało jeździć. Czy będę pod trzeci wyrzucał tą kontrabandę? Weźmiemy. Super. Nie ma to fajną bramę, wiesz pan? My załatwimy tych zboczyńców, czy to kończy jest w końcu. Dobra. Dobra panowie, bo ja tu czasu nie mam. Jedziemy na bazę naszą. Lecimy panu na prawe, bo ten samochód jakoś dziwnie jedzie. Już myślę, że cię przejechałem, gościu, nie? Co się robi? Miło. Dziękuję. Tak, wszystko udało się załatwić, idę spać. No dobrze, drodzy państwo, i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.